Jestem specyficzny człowiek i z tym mi najlepiej. Koleżanka mnie mogła za wariata uznać. Ale chciałem jej się pochwalić. Tak? No, bo nockę też się raz w życiu powinno mieć. Chyba się trochę zdziwiłeś, jak zadzwoniłem, że przyjdę. Nie, no, bo już troszkę sobie do tej godziny, to przecież, powinien się przespać, ale chcesz przyjść, to przyjdź. Ma ona jedno kółeczko. Tobie to nie przeszkadza. A jest do kogo buzi otworzyć. Oczywiście. Szkoda, że ci radio nie gra. Nie chcę tego zepsuć, bo później będzie na ciebie. Nie, ono gra tylko ci. Jakby był właściciel, to by ci ustawił, bo głośno. Bo jestem pewien, że to... Co tu tak ciemno? Wszystkie lampy wysiadły. Nie świecą się, nie, odcinek tak nie świeci. A jak jechaliśmy do szpitala, to świeciły? Ty, świeciły. Świeciły, świeciły. Ktoś wyłączył. Ty, i cała słoneczna jest taka. Popatrz, cała słoneczna jest taka. Coś im zepsuło. Albo oszczędzają. Jeden kierowca mi mówił, że oszczędza, ale to było wczoraj, bo parę lamp się nie świeciło. Ale nie aż cała ulica, Boże. Cała ulica, żeby wyłączyli. Dobrze, że jeszcze tu świecą. Jak teraz sobie przypominam o tej babce, co laską ci pukała w szybę, to mnie na śmiech bierze. Bo w sumie to to było trochę śmieszne, niepotrzebnie się na nią denerwowałeś. Chyba ludzie będą do końca jechać już. Nie, nie, pani tutaj wysiada. I dwóch, tak jak mówiłem, do końca. I dobrze. Przynajmniej sami nie będziemy jechać, co? Miałeś jedno słowo nosa. No, ale przynajmniej sami nie jedziemy. Jest raźniej w towarzystwie. Oczywiście, czas szybciej leci. Ten znowu stoi, tym 258. I śpi. Poszedł spać. W kimono poszedł. W Rzymie. Zawracasz, tam nic nie jedzie. Może ci teraz nie zgaśnie? Oj, nie zgasł. Pamiętasz te kapeny z PKS-u? Nie wiem, ktoś sobie postawił.